Witam wszystkich serdecznie z powrotem na kanale. Jak wiecie, koniec mojego programu zbliża się wielkimi krokami, co oznacza czas wszelkiego rodzaju podsumowań. W dzisiejszym odcinku chciałabym porównać pierwszy dzień z host rodziną i to, jak jest teraz. Jeżeli jesteś ciekaw, jak to wszystko wyglądało, jak to wszystko się zmieniło, to zostań z nami do końca. Zapraszam. Zacznijmy więc od ostatniego dnia orientation, od dnia, kiedy jesteśmy odbierane przez host rodziny. Ten dzień wspominam chyba jako jeden z najbardziej stresujących dni w moim życiu. Ekscytacja, stres, rozpacz, dosłownie wszystko. Kompletnie nie wiedziałam, co myśleć. Przepraszam za moje paznokcie, zrobiłam połowę i nie zdążyłam zrobić drugiej połowy. Część dziewczyn jechała autobusem na lotnisko czy gdziekolwiek. Miejsca, w których były odbierane przez swoich host rodziców. Niektóre jechały bezpośrednio do host rodzin Uberami, taksówkami, pociągami, czymkolwiek. A niektóre z nas, tak jak ja, były odbierane z hotelu bezpośrednio przez host rodzinę. Men, you are the first person that actually saw me. Yes. You came to the hotel, you picked me up. Do you remember that day? Yeah. Do you remember what were you feeling and what was your, like, I don't know, first thought about me when you saw me? Before I saw you, my feelings were very excited, but I was a little nervous. Nervous? Yes, a little bit, but more excited. Yeah. A więc wszystkie siedziałyśmy w głównym pokoju, w sali, gdzie miałyśmy wykłady i każda z nas czekała na wywołanie. Siedziałam jak na skazanie, kompletnie nie wiedziałam, czego się spodziewać. W końcu dostałam informację, że moja host rodzina jest już na miejscu, a więc wyszłam ze swoją walizką. Bałam się, że w ogóle ich nie rozpoznam, ale nie dało się nie rozpoznać Emanuela. And then what happened? When I saw you, my first thought about you. Oh, it can't be you. You look better than I saw you in the photo. And you have a better personality. Well, the photo doesn't have a personality, but you have a good, very good personality once I started talking to you. Z pierwszym spojrzeniem cały stres opadł. Pamiętam ten obrazek, jakby to było wczoraj, jak Emanuel podekscytowany jako pierwszy przybiegł do mnie, przytulił mnie, zabrał moje walizki i wiecie, 8-letni chłopiec kompletnie nie miał siły, te walizki były większe niż on. I wszystko zabrał i próbował być takim dżentelmenem, wszystko zabrał do samochodu, próbował tą wielką walizę sam wpakować do bagażnika, nie chciał, żeby ktokolwiek mu pomógł, za wszelką cenę chciał być takim wspaniałym dżentelmenem. Było to naprawdę przeurocze. When we met, like when we were already together in the car, were you stressed or it went? I was happy. Okay, you're so much gentleman, you took my suitcases, yeah. And everything. I put them in the trunk. Yeah, it was very nice. I jak pewnie większość z was się zorientowała, Emanuel ma bardzo trudną wadę wymowy, bardzo trudną do zrozumienia. Ale gorsze jest to, że Emanuel był tak podekscytowany, że dosłownie całą drogę w samochodzie gadał, opowiadał mi jakieś historie, a ja nie rozumiałam ani słowa. Pierwszy dzień był dla mnie bardzo stresujący, był dla mnie ogromnym wyzwaniem i wtedy poczułam, że nigdy w życiu nie zrobiłam czegoś takiego, nigdy w życiu nie znalazłam się w takiej sytuacji. I nagle obca osoba zawozi was do obcego domu i mówi wam, że jest to wasz dom na kolejny rok i macie czuć się swobodnie. Jak? Dosłownie jak? No i moja hostka potem postanowiła zostawić mnie z dziećmi, żebyśmy się poznali. No i ja zostałam sama z małymi dziećmi. Naprawdę nie wstydzili się, byli bardzo odważni, opowiadali jakieś różne historie. Ale mnie wtedy po prostu coś uderzyło. Pamiętam, że stałam naprzeciwko nich i uderzyła mnie taka świadomość. Aga, co ty się wpakowałaś? How long it took for you to start feeling comfortable with me? You know, like I'm not a stranger. It's like a new person in your house, mm-hmm. living with you and maybe everything. One or two days. It was pretty fast. I mean, I feel like we got along really pretty fast. I remember that day. I checked that and it was also August. I came in August and also in August we had water balloons fight. Yeah. Do you remember that day? And I have a video, and you told me then that I'm a part of the family already. Yeah, and your sister. Yeah, and it was like maximum 2 weeks after I came. Po kilku miesiącach zupełnie czułam się swobodnie. Dzisiaj już jest zupełnie inaczej. Moja praca w ogóle nie wygląda jak praca. Więc teraz czuję się totalnie jak u siebie w domu i tak też traktujemy siebie nawzajem. Nie ma w ogóle żadnej krępacji, nie ma żadnych oficjalnych rozmów. Ja generalnie wszyscy czujemy się ze sobą bardzo swobodnie i chyba to jest najważniejsze. I miałam mega szczęście, że za pierwszym razem trafiłam na ludzi, z którymi tak dobrze się dogadałam. How to
how your au pair should act like to become like a sister, not like a babysitter works for the family. Yeah, like a babysitter acts like kind of embroiled, like no, they don't mean as much to me as someone like that actually felt like their family, like you. Like you. Like they're going to work at a pizza shop. Peace. Okay, ale co najważniejsze w tym filmie to wyniki konkursu. Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które wzięły udział. Jestem w szoku, że aż tyle osób wzięło udział. Wyłoniłam 5 osób, które zdobędą nagrodę, którą jest torba wakacyjna i pocztówka z Nowego Jorku. Wymówię teraz wasze nazwy z Instagrama. Nie jestem pewna, czy wszystkie będą wymówione dobrze, więc jeżeli zrobiłam jakiś błąd, to możecie mnie poprawić. Było to uzgadniane na polski i amerykański umysł, czyli Aga i Emanuel. Pierwsza osoba... Poczekajmy, aż wiatr sobie pójdzie. Okej, okay, Emanuel? A więc pierwsza osoba, która wygrywa, to Julia Hejka. Druga osoba, która wygrywa, to Wiktoria Sitarczyk. Trzecia osoba, która wygrywa, to Julia przez 2i.xx. Czwarta osoba to RK Divlin. Divlin. Ostatnia osoba, która zgarnie nagrodę, to byagnes.b. A na dzisiaj to by było na tyle. Bardzo wam dziękuję za oglądanie. Thank you for watching. Gratuluję wszystkim osobom, które wygrały. Say congratulations. Congratulations! I do zobaczenia w kolejnym filmie. Mwah! Konfetti! Bardzo ruszać tym krzesłem. Zaczęłam mówić do Emanuela po polsku, bo miałam tutaj mówić po polsku i chciałam mu powiedzieć, żeby nie ruszał za mocno krzesłem, bo robi straszny hałas. I zaczęłam mówić po polsku. I was about to say that you shouldn't move the chair that much because it makes a noise.